zdążysz. Towarzyszyliśmy funkcjonariuszom toruńskiej drogówki, którzy w nieoznakowanym radiowozie rejestrowali wykroczenia kierowców na krajowej drodze numer 80 pomiędzy Toruniem i Bydgoszczą. Kierowca dostawczego Peugeota został ukarany 200-złotowym mandatem za rozmawianie przez telefon bez zestawu głośnomówiącego. Nie oponował, przyjął mandat bez dyskusji. Dokładnie. Dość długo pan rozmawiał przez ten telefon, prawda? Tu kartę oddaję. Dzisiejszym panie... Abonament zostanie zwiększony o 200 zł aż. 200? Dokładnie, taka jest kara za korzystanie z telefonu podczas jazdy. Tak, nie ma za to żadnych punktów karnych. Dlatego ja proponuję w dniu dzisiejszym 200 zł bez punktów karnych i oczywiście ma pan prawo do odmowy przyjęcia mandatu, wtedy wiadomo jak to wygląda, jest skierowany wniosek do sądu. Co mam zrobić, jak dzwonią do mnie? Panie szanowny, no są takie zestawy Bluetooth, które można kupić i na uszy włożyć, prawda? Albo też i słuchawki można po prostu podłączyć do telefonu. Myślę, że pan przyjmuje. Poczeka pan w samochodzie, włączy awaryjne, kolega wypisze i podejdzie. Kierowca tej Hondy CRV najwyraźniej uwierzył w swoje umiejętności, bo manewru z wyprzedzania podjął się na ruchliwej trasie, wybierając do tego najmniej odpowiednie miejsce – skrzyżowanie i podwójną ciągłą. Dzień dobry. Ruch drogowy Toruń Sierżant Makoś, panie szanowny. Prosiłbym prawo jazdy, dowód rejestracyjny, dowód osobisty. Widział pan skrzyżowanie? Podwójną ciągłą? No się dopiero zaczęła, jak pan na nią dopiero wjeżdżał. Prawo jazdy i dowód osobisty. Przyjmujemy oczywiście, tak? Mandat, wiadomo. Ile będzie? Za skrzyżowanie 300, podwójna ciągła będzie 200. Rozumie, o co chodzi? Tak. Pan? Dobra. Ja wypiszę i podejdę. Co się jedzie? Nagrywałeś? 117. To było 70, nie? Podejdź do niego. Pójdziesz po pana, nie? Pokażę mu nagranie. Dobry. Dzień dobry. Dobry. Sierżant Makoś, panie szanowny, pokażemy panu nagranie. Poznaje pan? Zaraz pan zobaczy. Jedziemy sobie. No, tutaj będzie. Progres. Patrz pan, pomiar się rozpoczyna. Jedziemy za panem. 117 na 100 metrach. Dobrze, że się dopiero rozpędzałem. No właśnie. No właśnie widzieliśmy. Próbowaliśmy od razu tutaj pana zapędy. Zgasiliśmy. Żeby nie... Startujemy od Bydgoszczy do Warszawy. Aż, no to takie jazdy do Bydgoszczy to prawka może nie starczy jeszcze z Bydgoszczy do Warszawy. Dużo punktów na koncie? Nie, żadnych nie ma. O, to nie mówi pan, że dzisiaj pierwsze będą. No poważnie. A jeździmy po Polsce po prostu non stop. Chcesz jakiś patrol? Cały czas na ten człowiek. No dobra. 16:10. Ile na rodziców pada? 50 na 2:1. Osobę pojazd będę miał. Proszę pana, mandat karny. To jest chory na tyłu, bo ja nie mogę. Widzi pan swoją prędkość, jaka była, nie? 117, a ile jest dozwolone, chociaż pan pamięta? Ile tam było? Dla pana tak. Dla pana całe szczęście 70 była. Panie szanowny, momencik. Wanda Zen to Volvo. Czyli 47 za dużo. Mandat karny jest między 300 a 408 punktów karnych. My proponujemy oczywiście najniższy
300 zł mniej niestety nie możemy, chyba że woli pan więcej. Wtedy możemy się przychylić do pana prośby. Sam się przejść. Albo oczywiście ma pan tutaj prawo nie przyjąć od nas tego mandatu i pouczamy pana nie, o tym, że możemy... Dobra. Dzięki, mandat. Włączony pan ma CB? Właśnie nie. No, a już myśleliśmy, że... No, z tego co my widzimy... Tu już za Bydgoszczą wiedzą, że my stoimy tu w Toruniu. Nic nie widzę. To jest przelew na poczcie banku przez internet, można opłacić i zaraz otrzyma pan drugi arkusz. No to dobrze, że się pan akurat rozpędzał. Proszę, podpisze pan mandat na poddatą. Tam na środeczku, nie? Tylko pan można docisnąć. Można docisnąć, wystarczy nazwiskiem. I cóż, uważać, tak? Wolniej i włączyć radio. Do widzenia pan. Dzięki również, miłego dnia. Mimo wszystko również miłego dnia. Ten kierowca samochodu ciężarowego za nic miał oznakowanie poziome i z pasa przeznaczonego tylko dla skręcających w prawo pojechał prosto. Tam ten. Ściek idzie, patrz. Czekaj, żeby nie pojechał w prawo. O, ucieka nam? Dawaj. Nie, jeszcze bez pasu. GTS. Tylko w prawo. A miał pan trzy znaki, które mówią o tym. Dwa razy F10 i jeszcze do tego ma pan pasy namalowane na drodze. Strzałkę kierunkową w prawo. Zauważyłem, bo się na 17 muszę samochód zostać, a o 17 muszę dziecko. I przykro. Oczywiście. Tak, to dobrze. Powiem, nie mogę jeździć, bo mam... To drogowe cwaniactwo kosztowało go drogo, bo się okazało, że sprawca wykroczenia nie ma przy sobie żadnych dokumentów. Kilkadziesiąt minut trwało oczekiwanie, aż ktoś się dowiezie. W tym czasie policjanci podliczyli wykroczenia. Po 50 zł za brak każdego z trzech wymaganych dokumentów oraz 200 zł za łamanie przepisów. Zapraszam do nowo otwartego serwisu samochodowego Mototrendy, znajdującego się w Toruniu przy szosie chemińskiej 316. Specjalizujemy się szczególnie w markach japońskich, to jest Nissan, Suzuki, Mitsubishi. Od wielu lat dokonujemy napraw kompleksowych tych pojazdów, ale również innych marek. Specjalizacja główna to są samochody terenowe Nissana, jak i pozostałych marek w pełnym zakresie. Serwisanci posiadają duże doświadczenie, wieloletnie doświadczenie w autoryzowanych serwisach, szczególnie Nissana, Suzuki i Renault. Dysponujemy też bardzo dobrym sprzętem, jeśli chodzi o walizki diagnostyczne, o pomiarowania wszelkiego rodzaju elektroniki, elektrotechniki pojazdowej. Również stosujemy najnowsze technologie naprawcze. Serwis otwarty jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17.30 i w soboty od godziny 9 do godziny 13. Serdecznie zapraszamy. Dziś już w zasadzie pozostały tylko wspomnienia, szkoda, choć miało być tak pięknie. Rallycross został stworzony z czystego przypadku przez zawiedzionych kierowców i okazał się interesującą dyscypliną. Wyścigi odbywają się na specjalnie przygotowanych torach o różnych nawierzchniach, a samochody ścigają się, będąc zawsze w zasięgu wzroku. W Polsce funkcjonowały dwa tory do rallycrossu w podwarszawskim Słomczynie, którym zarządzał Autoklub Rzemieślnik, gdzie odbywały się też eliminacje do Mistrzostw Europy, oraz w Toruniu, stworzony przez grupę pasjonatów, którzy sformalizowali swoje działania, tworząc Toruński Klub Motorowy. O popularności zawodów najlepiej świadczy fakt, że w każdej eliminacji Mistrzostw Polski brało udział nawet 100 zawodników, oczywiście w najlepszych latach.
Ścigali się zawodowcy, ale nie brakowało też amatorów, którzy niewielkim kosztem budowali rajdówki z małych Fiatów, Cinquecento czy wcześniej nawet Syrenek, ale to czasy folk race'u. Popatrzcie na archiwalne filmy sprzed 10 lat, gdy każde zawody w Słomczynie czy w Toruniu gromadziły tysiące miłośników rallycrossu. Przed Wami eliminacje Mistrzostw Polski 2002. Motomaniacy TV.